A jakie są według Ciebie granice sztuki, granice mody? Ostatnio zdjęcia Ani Rubik usunął Instagram. Zdjęcia, które były topless. Czy Ty uważasz, że to jest słuszne posunięcie? Czy to jest sztuka, czy to jest pornografia? No to jest jakby już bardzo subiektywna opinia, prawda, czy to jest pornografia, czy nie. Popatrzmy na zdjęcia Rugena Tellera, no bo to moja mama się na nie spojrzy i powie, to jest czysta pornografia, czy na niektóre zdjęcia Terry'ego Richardsona. Natomiast tutaj są granice bardzo przejrzyste, jeśli chodzi o Instagram. No i wydaje mi się, że wszyscy, którzy są użytkownikami Instagramu, powinni je znać. Nie ma zdjęć nagich, bez względu na to, czy jest to pornografia, czy nie. No nudity, bo inaczej, no, takie są zasady, to są zasady tej gry. Myślę, że dobrze, że one są, bo sobie można... Natomiast one nie są, są bardzo przejrzyste, prawda? Potem już możemy wnikać, czy to zdjęcie Ani Rubik było nieprzyzwoite, czy było sztuką, czy nie było sztuką. Ja nie miałam przyjemności oglądać, ale jakby nie wnikam. A tak a propos, to w ogóle nawet nie jestem użytkownikiem Instagramu.